Zaczynamy od wzruszającej historii 7-letniego Adasia Awtyki. Chłopiec od urodzenia walczy z nowotworem oczu. Na kosztowne leczenie wciąż brakuje pieniędzy. Po pobycie w jednej z klinik w Londynie ostatnią szansą jest dla niego kosztowna terapia w Stanach. O małym bohaterze. Michał Bandurski. Rozmyty i bezbarwny. To świat, na który jest skazany. Adaś prawie nie widzi. Kiedy miał 2 tygodnie, lekarze stwierdzili u niego raka siatkówki. Konieczna była operacja i usunięcie oka. Fryderyk Szok. Kiedy miał 3 lata, ognisko nowotworowe wykryto w 2 oku. Rodzice są niewidomi. Chłopcem opiekuje się babcia, która szuka pomocy u najlepszych specjalistów. Jeżeli wiem, że z drugiej strony lekarze próbują to oko ratować i dają mi po prostu nadzieję, więc idę tam, gdzie jest ta nadzieja. Teraz są w Nowym Jorku. Tu Adaś się uczy i poddawany jest pionierskiej kuracji pod okiem doktora Abramsona. Chciałem wam powiedzieć, że stosują nową metodę wzmacniania lekarstwa, które nazywa się Merfalan. Dodając jeszcze lekarstwo Topotekan i Winkrystyna. Tych zabiegów jest zaplanowanych 8, a Adaś dopiero dziś odbywa 2. Czyli nie można wam nic jeść ani pić przed zabiegiem? No niestety nie. I chcecie się pić pewnie, co? Tak, nawet już mnie w brzuchu burczy. Choć ma dopiero 7 lat, musiał dojrzeć szybciej niż jego rówieśnicy. Pomimo swojej choroby chce normalnie funkcjonować. Adaś, dziecko prawie niewidome, wymagało pomocy na co dzień. Pani Danuta, czyli babcia Adasia, była z nim cały czas w szkole, ale w klasie i na przerwach opiekowali się właśnie uczniowie klasy 2. Siłę w walce daje mu nowojorska Polonia, która zbiera pieniądze na kosztowne leczenie chłopca. Te liczone są w setkach tysięcy dolarów. Tomek Adamek, bo przecież są na ty, przekazał na licytację swoją rękawicę, a Agnieszka, mowa o Agnieszce Radwańskiej, swoją rakietę. Myślę, że muszę jechać do domu i rozpakować te wszystkie paczki. No i to wielkie serce od całej Polonii. Jak mówi Adaś, ma nadzieję, że dzięki ludziom dobrej woli będzie mógł znów normalnie widzieć, tak jak przed chorobą. Jestem pewna tej swojej drogi, a jeśli po prostu no nie wyjdzie, no to trudno, to wyjdę, stanę znowu przed tym samym problemem, przed którym stanęłam w Londynie, czyli po prostu usunięciem drugiego oka dziecka, ale będę miała spokojne sumienie, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Gdy zostanę duży, to chcę być lekarzem i pomagać małym dzieciom, gdy będę duży.